Dzień dobry Państwu. Mam nadzieję, że mnie widać i słychać. Witam Państwa z siedziby Tikmil. Ja się nazywam Marcin Kiepas i będę miał przyjemność poprowadzić dla Państwa webinar pod wszystko mówiącym tytułem Funt w cieniu Brexitu i co dalej? No bez tego i w tytule oczywiście, co dalej? Czyli akurat taki temat, który jest bardzo, bardzo aktualny, bo tutaj historia dzieje się w zasadzie na naszych oczach. W zasadzie to jest taka niekończąca się historia, bo przecież referendum w sprawie Brexitu było dawno, dawno temu. Już dawno ta Wielka Brytania miała z Unii Europejskiej wyjść, a tymczasem wiele wskazuje na to, że 31 października jeszcze do takiego wyjścia nie dojdzie i ten temat zostanie troszeczkę przedłużony. W międzyczasie być może splecie się z przyspieszonymi wyborami Wielkiej Brytanii, co pewnie też miałoby wpływ na notowania funta. No ale o tym wszystkim sobie opowiemy. Ten webinar będzie podzielony na dwie części. Najpierw, a zaczniemy troszeczkę od historii, tak? Później omówimy sobie, jaka jest bieżąca sytuacja, bo powiem szczerze, nawet ja się, pomimo że to jest, nawet ja się tutaj w tym wszystkim gubię. Przybliżę Państwu tą aktualną sytuację, zwłaszcza, że dzisiaj doszedł nam jeszcze temat wyborów i data 12 grudnia. I jak już skończymy omawiać tą historię, skończę omawiać tą historię i wyjaśniać, co teraz się dzieje w Wielkiej Brytanii w temacie Brexitu i w temacie szeroko rozumianej polityki, no to przejdziemy sobie do tego rynkowego, foreksowego miejsca, czyli omówimy sytuację na poszczególnych wykresach, tak? Wykresach oczywiście z funtem. Więc nie przedłużając, bo widzę, że już wszyscy, którzy mieli do nas dotrzeć, dotarli. Przejdźmy do poszczególnych screenów. Tutaj cały czas taka uwaga, że inwestowanie na rynku Forex może wiązać się ze stratami. Ja tutaj jestem po to i Tikmil jest po to, żeby tych strat nie było, więc wyjaśniamy, opisujemy sytuację, pokazujemy nasze spojrzenie na rynki, spojrzenie na rynki walutowe. Po to, żeby Państwo skonfrontowali swoje spojrzenie z naszym spojrzeniem, wyciągnęli niezależne wnioski, może w niektórych przypadkach się je zainspirowali, w innych stwierdzili, nie, to tutaj się myli i moje przemyślenia są właściwe, ale żeby to inne spojrzenie gdzieś tam było z tyłu głowy. No i przede wszystkim, żeby tutaj podjąć prawidłowe decyzje, a jeżeli decyzje są nieprawidłowe, no to też, żeby szybko ucinać straty, no bo o to chodzi w inwestowaniu, żeby zyskowne transakcje długo przynosiły nam zyski, a straty, żebyśmy szybko ucinali. No. To tyle troszeczkę z teorii inwestowania. Przejdźmy teraz do głównego tematu. Tematu, jak tu Państwu przypomnę jeszcze raz, tematem dzisiejszego webinaru jest funt w cieniu Brexitu. Co dalej? Tak jak mówiłem, zaczynamy od historii, tak, od takiego brexitowego kalendarium. I nie wiem, czy Państwo pamiętają, czy wiedzą, ale Brexit w zasadzie pojawił się troszeczkę przez przypadek, troszeczkę przy okazji, tak? Pojawił się w momencie, kiedy premierowi Cameronowi po prawej stronie sceny politycznej w partii konserwatywnej wyrosło takie skrzydło eurosceptyczne,
które nie chciało Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej, no i żeby ukrócić, trochę stłamsić te głosy w swojej partii, głosy niezadowolenia z Unii Europejskiej, ogłosił, że odbędzie referendum. Było postawione tak, że my będziemy głosować referendum, ale przede wszystkim też żądamy reformy samej Unii. Co więcej, przed samym referendum Brytyjczycy i premier Cameron i komentatorzy gazety nie wierzyły, że do tego Brexitu dojdzie. W zasadzie oczekiwano, że spory odsetek osób za Brexitem będzie takim impulsem, pretekstem, żeby premier Cameron domagał się też reformy samej Unii, co w praktyce pewnie by się sprowadzało do tego, żeby jakiś kolejny rabat i kolejne ustępstwa na rzecz Wielkiej Brytanii wynegocjować. No i oto przyszedł dzień 23 czerwca, referendum, duże zaskoczenie, bo zamiast odrzucić wizję wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, Brytyjczycy w większości zagłosowali za. Dokładnie to było 51,89% było za taką opcją. Ogólny szok Wielkiej Brytanii, szok w Europie, co szok na rynkach finansowych, bo to był scenariusz, który był zupełnie niezakładany. Premier Cameron oczywiście po referendum podał się do dymisji. 13 lipca jego miejsce zajęła Theresa May i rozpoczęła się ta cała gra brexitowa. Oczywiście nie rozpoczęła się od początku, bo nie od razu, troszeczkę to trwało i dopiero 29 marca 2017 roku został uruchomiony, a więc 9 miesięcy po referendum został uruchomiony artykuł 50 traktatu i rozpoczął się dwuletni okres negocjacji. Wtedy prognozowano, że wszelkie negocjacje zakończą się w listopadzie 2018 roku. Życie pokazało, że tych zaskoczeń, zmian terminów i wszelkich kłód rzucanych pod nogi procesowi wychodzenia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej będzie znacznie więcej. Pierwotną datą Brexitu był oczywiście 30 marca 2019 roku, a dokładnie to jest przesunięcie godziny. W Wielkiej Brytanii to był jeszcze 29, to była chyba godzina 20, o północy miało być, tak? Czy o 23, 29 marca u nas to i w większości państw europejskich, gdzie mamy ten sam czas. Był to 30 marca 2019 roku. Tyle tylko, że no nic nie było wynegocjowane, nic ostatecznie nie zostało wynegocjowane i 21 marca Unia Europejska zgodziła się na przedłużenie Brexitu do 20 maja 2019 roku, ale pod warunkiem, że będzie porozumienie lub też widzę literówkę w prezentacji, oczywiście nie 12.40.2019, ale 12. Spróbuję to szybko skorygować, ale 12 kwietnia 2019 roku, jeżeli nie będzie porozumienia w sprawie, nie będzie porozumienia, nie będzie umowy w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. No,
taki twardy Brexit nikomu nie był na rękę, więc 10, więc Wielka Brytania, gdy ten termin się zbliżał, a ten termin był też związany z majowymi wyborami do Europarlamentu, które notabene też odbyły się w Wielkiej Brytanii. I ten termin, padła propozycja, tak, prośba ze strony Wielkiej Brytanii, padła prośba o przesunięcie Brexitu do 30 czerwca. Tam jednocześnie też upadł rząd, czy w zasadzie dodała się premier Theresa May i ostatecznie w dniu 10 kwietnia 2019 roku Unia Europejska zgodziła się przesunąć Brexit nie do 30 czerwca, ale do 31 października 2019 roku. No, w międzyczasie po dymisji, rezygnacji Theresa May 23 kwietnia, przepraszam, lipca, premierem Wielkiej Brytanii został Boris Johnson i on przejął tą pałeczkę, on dalsze rozmowy, negocjacje, strasząc twardym Brexitem, znaczy w zasadzie obiecując, tak, swoim zwolennikom czy zwolennikom Brexitu wyjście Wielkiej Brytanii z Unii właśnie 31 października bieżącego roku, zależnie od tego, czy ta umowa będzie, czy też jej nie będzie. Jaki jest stan obecny, to za chwilę Państwu opowiem. Natomiast jeszcze wróćmy jeszcze do tej daty 23 czerwca 2016 roku i referendum w sprawie Brexitu. I tutaj przypominam Państwu, jakie to było ogromne zaskoczenie, bo zaskoczenie było naprawdę duże, czego efektem jest ta długa dzienna świeca na wykresie pary dolar. Świeca, która w najwyższym punkcie ma wartość 1,5017, natomiast w najniższym 1,3226. I tak silne osłabienie funta miało miejsce na te zaskakujące wyniki trendów. Wtedy jeszcze nikt nie liczył, ile wielkie Brexit. Ba, nikt nawet nie za bardzo wiedział, jak ta procedura zostanie przeprowadzona. I jak się później okazało, wcale to nie było proste, bo pomimo, że od referendum minęło już 3 lata i 4 miesiące, akurat 23, tak? Czerwca, a dzisiaj mamy 24 października, no to wciąż jeszcze Wielka Brytania jest w Unii Europejskiej. Co więcej, na tym wykresie widać, że strach był tak potężny, że tutaj nie mieliśmy nawet jakiejś próby odreagowania pomimo tej wielkiej, wielkiej. Co więcej, w październiku jeszcze na funcie obserwowaliśmy flash crash, czyli taką mocną jego przecenę, której tu nie widać na wykresie. Więc tutaj ten scenariusz brexitowy zdecydowanie jest dla funta negatywny i szczególnie, że w tej chwili przecież funt jest dużo niżej niż w najniższym punkcie w dniu zaraz po referendum. I tak wyglądała historia, a teraz stan obecny nie mniej ciekawy niż to, co się działo w przeszłości, bo w ostatnich dniach właśnie tutaj wiele naprawdę, naprawdę wiele się, naprawdę wiele się dzieje. Zaczęło się od premier Boris Johnson spotkał się z premierem Irlandii, rozmawiał sobie o granicy
o granicę między Irlandią a Irlandią Północną. To i tyle istotne, że Brytyjczycy nie chcą tam takiej twardej granicy. Boją się, że to ponownie dojdzie do no, z wojny domowej. Okazało się, że znaleźli porozumienie i Johnson z tym pojechał na ostatni szczyt przywódców Unii Europejskiej, poświęcony właśnie Brexitowi, i nowy kompromis został wynegocjowany. Tyle tylko, że też było już coraz mniej czasu, żeby ten kompromis został zatwierdzony i żeby udało się wyjść Wielkiej Brytanii z Unii z dniem 31. O, i kolejną, kolejną, nie, nie widzę, dobrze, wszystko widzę. I żeby wyjść w Wielkiej Brytanii z dniem 31 października 2019 roku, kompromis musiałby być już zatwierdzony przez brytyjski parlament 19 października 2019 roku, czyli w ostatnią sobotę. Parlament tego nie głosował. Co więcej, była taka ciekawa sytuacja, że padł wniosek, żeby jednak to głosować, co zostało odrzucone, bo zgodnie z brytyjskim prawem nie można na jednej sesji parlamentu głosować dwa razy tego samego. Stąd też wieczorem w sobotę Boris wysłał do Brukseli prośbę o przedłużenie o 3 miesiące do 1 stycznia 2020 roku. Jeden napisał list, że się z tym wnioskiem nie zgadza i nie chciałby dalszego przedłużenia, natomiast no, sam wniosek wysłał, bo został zgłoszony przez wcześniejsze głosowanie w parlamencie, przez tak zwaną ustawę, czy też uchwałę Bana, która go w zasadzie do tego zmuszyć. No i w Brukseli rozpoczęły się konsultacje. Ambasadorowie Unii Europejskiej z poszczególnych krajów rekomendują przywódcom, żeby zgodzili się na przedłużenie. Formalnej decyzji jeszcze nie ma. Natomiast to, co się stało w parlamencie 22 października, czyli we wtorek, było bardzo ciekawe, bo Izba Gmin, gdzie Boris Johnson stracił większość, poparła rządowe porozumienia w sprawie Brexitu, ale odrzuciła propozycję uchwalenia, dostosowania prawa w ciągu najbliższych 3 dni, a ta szybka ścieżka legislacyjna była potrzebna do tego, żeby jeszcze zdążyć przed 31 października. No i teraz mamy ciąg dalszy, tak? Dzisiaj premier Johnson, który walczy o rząd duszy, gdzieś tam się miota, różne takie polityczne propozycje, zaproponował opozycji przedterminowe wybory w dniu 12 grudnia 2019 roku. No i ten wniosek o wybory będzie głosowany w najbliższy poniedziałek, więc tutaj mamy w tej chwili nie tylko temat Brexitu, ale też jeszcze temat wyborów. W zamyśle Johnsona do 12 grudnia mogłoby do przegłosowania przez parlament tej nowej kompromisowej propozycji w sprawie umowy brexitowej, a dopiero później byłyby wybory, co niejako, na co niejako też do czego namawiała wcześniej opozycyjna Partia Pracy, bo wniosek o przedterminowe wybory pojawiał się już znacznie wcześniej ze strony Johnsona, natomiast Partia Pracy i Corbyn mówili spokojniej, najpierw załatwmy temat Brexitu, żeby on już nam nie ciążył Brytyjczykom, a później dopiero idźmy do wyborów. Jak będzie w tej chwili, dopiero się przekonamy, także tutaj
Polityczne zmiany są bardzo, bardzo, bardzo ciekawe. Natomiast jak sobie spojrzymy na wykresy funta, no to w zasadzie tak jakby już nie wywoływało to zbyt dużo emocji, tak? Ja tu zaznaczyłem Państwu tym żółtym kwadratem wahania pary funt dolar od momentu, kiedy od 19 to była sobota, więc od wznowienia handlu w niedzielę, w nocy z niedzieli na poniedziałek, kiedy te wszystkie brexitowe tematy się pojawiały. I jak tutaj widać na samym na samym początku tego żółtego, nie kwadratu, prostokąta, w tej chwili nawet odsunięcie w czasie Brexitu nie tylko nie sprowokowało wyprzedaży funta, ale wręcz przeciwnie, wybił się on na nowe lokalne maksima. Dopiero korekta miała miejsce w innych. Przy czym ta korekta jak na standardy ta bardzo, bardzo ograniczona, bo o ile tutaj w pierwszej chwili podszedł w okolice 1,30, no to w tej chwili dziś był notowany po 1,28. Dwie figury jak na funta, zresztą tu widzimy cały ten impuls wzrostowy, który rozpoczął spotkania premierów Irlandii i Wielkiej Brytanii. Spotkania, które otworzyło drogę do nowego kompromisu. No to te dwie figury jest na to naprawdę niedużo. W zasadzie no to mamy pierwsze dojście do pierwszego zniesienia FIBO, czyli taką niewielką realizację zysku. Jak sobie zerkniemy na wykres w kompresji dziennej, no to też widzimy, no jest korekta, ale tutaj się niewiele, ale tutaj się, ale tylko korekta, tak? Tutaj te ostatnie zamieszania już po szczycie Unii Europejskiej, po zawarciu kompromisu były stosunkowo niewielkie, pomimo że tak jak jeszcze raz się cofnę do tego opisu stanu bieżącego, tutaj naprawdę się dużo działo, tak? Bo najpierw był kompromis, później była prośba o przedłużenie Brexitu, w międzyczasie ustawy, później było poparcie rządowego projektu, przy tym wykluczeniu możliwości jego szybkiego procedowania. Teraz pojawiło się terminowych wyborów, które będą głosowane w poniedziałek, więc tutaj było naprawdę dużo potencjalnych impulsów, a rynek tak dość spokojnie sobie do tego podszedł, w zasadzie korygując te wcześniejsze wzrosty. I gdybyśmy patrzyli tylko i wyłącznie na analizę techniczną, a do niej jeszcze wrócimy, no to mamy normalną realizację zysków po tym mocnym ruchu do góry. I co więcej, na tę chwilę znacznie więcej wskazuje na to, że ruch do góry będzie kontynuowany. Ale o analizie technicznej powiemy sobie później. Natomiast czy możemy jakieś wyciągnąć wnioski na podstawie zestawienia tych faktów politycznych i tego, jak rynek walutowy reagował na wszystkie te wydarzenia, albo nie reagował, i jakie wnioski wyciągamy na przyszłość? Oczywiście, że możemy, tak? Pierwszy i najważniejszy, który tłumaczy nam w zasadzie wszystko, który tłumaczy nam, dlaczego przedłużenie Brexitu, zatwierdzonej nowej umowy w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, nie wywołało przeceny funta, to fakt, że dla rynków liczy się przede wszystkim to, że twardy Brexit jest w tej chwili mało prawdopodobny. Ta opcja w zasadzie nie jest brana pod uwagę, tak? Jeżeli różni analitycy czy ekonomiści, na przykład bankowi, szacują prawdopodobieństwo wystąpienia takiego, no to jest jakieś 10%, czyli znikome i pomijalne. Po drugie,
niewątpliwie przedterminowe wybory są czynnikiem ryzyka i to niezależnie, i to nie dlatego, że akurat mają miejsce, gdy jeszcze temat Brexitu jest, ale w ogóle wybory Wielkiej Brytanii są czynnikiem ryzyka, bo inwestorzy nauczeni tym doświadczeniem referendum w sprawie Brexitu, nauczeni doświadczeniem wyborów, które ogłosiła wcześniej premier Theresa May, które miały ją wzmocnić i partię, żeby przeprowadzić płynnie i skutecznie Brexit, a potem okazało się, że premier May jako jedyna wyszła osłabiona po tych wyborach, więc nauczeni tymi niespodziankami takich wyborów się boją. Po drugie, zamknięcie tematu Brexitu oznacza zdjęcie z funta niepewności i powinno pomóc funtowi. Zresztą widać też na wykresie, później za chwilę Państwu pokażę, ale zerknijmy, gdzie w tej chwili jest kurs funt-dolar. To są okolice 1,28, a gdzie był przed referendum, to były okolice 1,50, więc widzimy, że Brexit mocno ciąży funtowi, więc po jego zakończeniu, tak, niezależnie od tego, że samo wyjście z Unii Europejskiej no niewątpliwie będzie szkodliwe czy już negatywnie odbija się na wynikach brytyjskiej gospodarki, a w przyszłości będzie jeszcze takie negatywne przełożenie miało, no to samo wyjście, zamknięcie tego tematu, gdy Brexit zniknie z pola widzenia, to wywołać takie ulgi i wspierać funta. I po trzecie, po Brexicie ten temat, który absorbował uwagę inwestorów od ponad 3 lat, zniknie, a rynki wrócą już do normalnego, a funt, tak, rynek walutowy, pary walutowe z funtem wrócą już do normalnego patrzenia na gospodarkę, na wyniki brytyjskiej gospodarki, w tym inwestorzy będą patrzyli, jak ona sobie radzi po wyjściu z Unii Europejskiej, no i między innymi na politykę Banku Anglii. I to tyle, jeżeli chodzi o tyle, jeżeli chodzi o temat, opis taki i historyczny, i stanu bieżącego. Teraz przejdźmy już bezpośrednio do tematu takiego rynkowego mięsa, jak ja to nazywam, czyli przełączamy się na sytuację, a nie, jeszcze nie, dziękuję za uwagę. Przełączamy się na platformę i omówimy sobie, ja Państwu omówię, jak prezentuje się sytuacja na poszczególnych parach z funtem. No, wygląda to mniej więcej tak. O, to jest już, tutaj już Państwo widzą ten wykres, który też prezentowałem na slajdzie, czyli wykres godzinowy funta do dolara z tym zakreślonym zakresem zmian i reakcji, a w zasadzie braku tej reakcji na te wszystkie wydarzenia polityczne z ostatnich dni. Te wahania, tą realizację zysków, którą też tu widzimy na wykresie w kompresji dziennej, można zamknąć takim
opadającym, spadkowym kanałem trendowym. Co ciekawe, widzimy tutaj dość dokładnie, że strona obroniła dolne ograniczenie kanału, co sugerowałoby teraz ruch w kierunku jego górnego ograniczenia i na tę chwilę, posługując się tylko patrząc na sytuację na wykresie dziennym, na tę chwilę pozostawanie funta w tymże kanale jest najbardziej prawdopodobnym scenariuszem, co znacznie nam ułatwi spekulacje na funcie, bo kupujemy go na poziomie ograniczenia kanału, szczególnie wtedy, kiedy nastąpi przełamanie, wybicie poniżej ostatnich minimów, tak jak miało miejsce tu, i czekamy na ruch w przeciwną stronę. I tak samo od góry. Funt jest do sprzedaży na poziomie oporu, natomiast gdyby doszło do wybicia powyżej górnego ograniczenia kanału, które to wybicie zostałoby potwierdzone przełamaniem ostatniego lokalnego szczytu, czyli w tym przypadku poziomu 1,2950, no to wtedy mamy już klasyczny sygnał kupna. Natomiast przechodząc do wykresu dziennego, to co zwraca uwagę i o czym już Państwu mówiłem przy okazji naszych innych spotkań, no ten mocny ruch po spotkaniu prezydentów, mocny ruch po spotkaniu, zabrakło mi jednego wskaźnika, i mam tu, mocny ruch po spotkaniu prezydentów w Wielkiej Brytanii i Irlandii spowodował istotne krótkoterminowe wykupienie pary, więc tutaj korekta naprawdę taka głębsza, nawet korekta byłaby czymś naturalnym, pozwoliłaby schłodzić wskaźniki, zanim kurs ruszy wyżej, a to ruszy jest o tyle prawdopodobne, że mamy zmianę układu sił na wykresie, zwrócić uwagę, teraz może przełączę się na wykres w kompresji tygodniowej i widzimy, że nastąpiło powyżej linii oporu poprowadzonej po maksimach z kwietnia 2018 i marca 2019 roku. Co więcej, ten zwrot w tym miejscu miał miejsce z poziomu z okolic 1,20, czyli z okolic tych tutaj takiego szerokiego poziomu wsparcia. Ja nie rysuję wsparcia w tym momencie, no bo tutaj mieliśmy ten październikowy flash na funcie, który sprowadził notowania na bardzo krótko, bo wtedy na kilka minut, jeżeli nie sekund, do poziomu 1,1423, no to później rynek już wrócił, a tu w tym miejscu mieliśmy reakcję na referendum w Brexicie, więc zwrot ze średnioterminowych, czy nawet nowych dołków, przełamana linia trendu spadkowego po szczytach, to oznacza zmianę układu sił na wykresie, więc jakkolwiek możliwy jest ruch powrotny, no to w dalszym ciągu trzeba się liczyć z kontynuacją wzrostu i ja oczekuję, że gra pod umowę brexitową takim paliwem do wzrostu notowań funta będzie. I teraz pytanie, skąd nastąpi, jak głęboka będzie ta korekta, tak? Czy to będą okolice aktualnie testowane po poziomu 1,2785, czyli tutaj takiego lokalnego maksimum z 25 czerwca,
czy też może kurs cofnie się gdzieś w okolice 1,2690, czyli do tej przełamanej linii, kiedyś oporu, teraz już wsparcia, i 1,2650, to też jakimś inną wskazówką może być poziom 1,27, czyli zniesienie FIBO, tego całego impulsu wzrostowego. Więc tutaj jest jeden taki znak zapytania, natomiast niewątpliwie póki co więcej jest przesłanek za tym, żeby traktować te ostatnie osunięcie parę funt dolar jako korektę. Kolejną funtową parą z funtem jest oczywiście eurofunt. Zacznę może najpierw od wykresu tygodniowego, bo tutaj mamy taki bardzo regularny kanał trendu bocznego. Przez wiele miesięcy para ta pozostawała w dość wąskiej konsolidacji, później ona się troszeczkę rozszerzyła. Oczywiście możemy też poprowadzić nieco inaczej linię wsparcia i łącząc poszczególne dołki. Mamy taki to wzrostowy kanał, ale w każdym z tych przypadków wnioski będą, o, nawet jak tak powiem, wnioski będą podobne, czyli w większości przypadków mamy ruch boczny, kwestia tego, gdzie kupujemy i gdzie sprzedajemy. Patrząc na wykres kompresji dziennej, widać, że jeszcze jest jeszcze troszeczkę miejsca do spadku. Natomiast eurofunt choruje na to samo, co wcześniej chorowała para funt dolar, czyli oscylatory są tu już mocno rozgrzane. Widać, że RSI był tu bliżej strefy 30, czyli sygnalizował w tym przypadku duże wyprzedanie, więc korekta jest bardzo, bardzo realna. Ja wątpię, żeby korekta doprowadziła do testu 0,8786, czyli lokalnego dołka 20 września. Natomiast no jest troszeczkę miejsca na to, żeby podskoczył eurofunt. Natomiast do tego spodziewałbym się ataku właśnie tutaj na okolice 0,85 i też z uwagi na znaczenie tej strefy popytowej, tu jeszcze raz pokazuję wykres kompresji tygodniowej, no to im bliżej będzie eurofunt 0,85, tym przede wszystkim należy zamykać już krótkie pozycje, po pierwsze. Po drugie, należy zastanowić się, czy w kolejnym ruchu nie będzie taki mocny pik do góry, tak? O, rozłożony się, ale taki właśnie mocny pik w górę, co tworzyłoby sporą przestrzeń do wzrostów, jeżeli chodzi o eurofunta. Także sytuacja wygląda ciekawie. No i trzecią parą, nie wiem, czy może nie najciekawszą, bo tutaj też ten układ techniczny jest bardzo, bardzo, bardzo interesujący. Nie taki oczywisty jak w dwóch poprzednich przypadkach, jest para funt złoty, tak? Bo to tutaj nie mamy, tu nie mieliśmy do czynienia z tak dużym wykupieniem, przepraszam, jak na parze funt dolar. Natomiast mieliśmy atak na oporu przez lokalne maksima z września. Jak widzimy, ta duża liczba
ta duża liczba świec z górnymi cieniami pokazuje, że ta strefa oporu się broni i rośnie ryzyko cofnięcia do linii, do tej niebieskiej wsparcia. Natomiast też z każdym dniem, im dłużej funt złoty będą pozostawać na poziomie tejże strefy oporu, a to jest poziom 4,98 z kawałkiem, wzmocniony przez dodatkowo przez psychologiczny opór na poziomie 5 zł. Im dłużej kurs będzie pozostawał blisko tej bariery, tym jej znaczenie będzie malało i będzie rosło prawdopodobieństwo wybicia w górę. Jeżeli spojrzymy na parę funt złotych przez pryzmat tych wniosków, o których Państwu wcześniej mówiłem, czyli że zakończenie Brexitu, że najpierw całkowite odrzucenie twardego Brexitu, a później zakończenie tematu Brexitu będzie funtowi pomagać, bo Brexit mocno funta przecenił, więc zniknięcie tego tematu da szansę na odreagowanie, to można się liczyć z tym, że będzie toczona gra właśnie pod Brexit z umową i w tej sytuacji funt nie tylko wybiłby się powyżej 4,98, ale też przekroczyłby tą barierę 5 zł i gdzieś poszybował w okolice 5,07, czyli w okolice marcowych maksimów. I to póki co jest w tej chwili taki scenariusz bazowy dla pary funt złoty. Scenariusz, który na tę chwilę jest najbardziej prawdopodobny, ale jednocześnie jest małe prawdopodobieństwo tego, że to wybicie, że ten ruch do góry będzie początkiem jakiegoś mocniejszego trendu wzrostowego. Póki co w dalszym ciągu takie wahania funt złoty w ramach, no być może takiego kanału wzrostowego, który tu Państwu rysuję, ewentualnie w ramach takiego troszeczkę rozszerzającego się układu linii, to jest ten scenariusz i nie liczymy na to, że funt będzie nam szedł w okolice 6 zł, bo to nie jest ten sam funt, który był jeszcze w 2015 roku, w listopadzie, kiedy trzeba było za niego zapłacić powyżej 6 zł. Więc krótkoterminowo wydaje się, że dojdzie do jakiejś realizacji zysku, że być może zobaczymy cofnięcie właśnie gdzieś tutaj, tak, do 4,90, ale w kolejnym, przy okazji kolejnego impulsu, przy okazji kolejnej presji na mocnienie funta i 4,90 i 5 zł i zobaczymy jeszcze przed końcem roku 5,07, co dawałoby pewnie za takim pary funt dolar gdzieś na 1,3174, czyli ten lokalny maksimum z maja, a być może nawet na poziomie powyżej 1,33, gdy funt też troszeczkę tam kosztował, czyli na poziomy z marca, przy czym 1,3175 jest bardziej prawdopodobnym scenariuszem. I to w zasadzie wszystko, jeżeli chodzi o
o dzisiejszy temat, tak? Jeżeli chodzi o to, co dla Państwa dawałem. Najważniejsze wnioski z tego dzisiejszego dnia są następujące. Twardy Brexit mało prawdopodobny. Jest szansa na to, że obecnie na funcie będzie się toczyła gra pod Brexit, w dalszym ciągu będzie się toczyła gra pod Brexit z umową, być może oczywiście po jakiejś niewielkiej realizacji zysków, w zasadzie ta realizacja zysków już się rozpoczęła, ale to nie efekt reakcji na bieżące wydarzenia, nie na to, że fund był mocno wykupiony po tym ostatnim rajdzie do wielu walut. Po trzecie, Brexit mocno sprawił, że fund był mocno inwestowany, więc zamknięcie tego tematu też dodatkowo daje impuls do odreagowania. Natomiast chwilę po zamknięciu tematu Brexitu, później już wejdą takie tematy przyziemne, tak? Niezależnie od tego, kiedy będą wybory, no to niewątpliwie wybory są czynnikiem ryzyka i ten czynnik miał wpływ na notowania funta. Co więcej, później rynki też już mocniej będą patrzyły się na gospodarkę i politykę Banku Anglii, bo obecnie patrzą na te czynniki głównie przez pryzmat decyzji politycznych. No i tym sposobem dobrnęliśmy do końca. Ja się już z Państwem żegnam. Dziękuję. Za tydzień nie ma webinara, bo będziemy tuż przed 1 listopada, więc zamiast tutaj siedzieć i oglądać mnie i to, co dla Państwa przygotowałem, to pewnie niektórzy z Państwa będą już w rozjazdach i będą się szykowali na groby bliskich, więc tylko prośba o to, żeby uważać na drogach. My natomiast spotykamy się za 2 tygodnie i to będzie już webinar typowo z wykresami. Przygotuję 10 ciekawych instrumentów z propozycją czy z sugestią zagrań, sugestią ze wskazaniem, gdzie może być naprawdę ciekawie w listopadzie, więc to będzie takie, jak ja to mówię, rynkowe mięso. Dziś natomiast się już z Państwem żegnam. Dziękuję i do widzenia.